z Ewangelii świętego Marka. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Pan Jezus mówi nam w Ewangelii o potrzebie troski o nasze wnętrze. O to, jacy jesteśmy, a nie tylko o to, jak się prezentujemy, jak wyglądamy na zewnątrz. Mocne słowo dotyka mego życia, bym naprawdę żył, bym miał w sobie prawdziwe życie. Nie chodzi o to, bym wyglądał na sprawiedliwego, ale bym nim był naprawdę. Patrz na swoje serce. Czy jest pełne pychy? Czy jest w nim chciwość, podstęp, rozpusta, nienawiść? Czy jest pełne szlachetnych postaw, szacunku, dobrego spojrzenia, spojrzenia ratującego? Bo nic z tego, jeśli twoja rodzina uchodzi w oczach ludzi za zgodną, kochającą się, a ty tak naprawdę ciągle się kłócisz, szukasz tego, co dzieli, szukacie tego, co was dzieli, a nie łączy. Patrz na to, co jest w środku twego ducha. O tym mówi nam Pan. Dobrze, że okazujemy sobie życzliwość, ale nie zapominajmy, by ona wypływała ze szczerego serca. Nie była jakąś tylko grą, udawaniem. Nie udawaj człowieka pobożnego, ale w pokorze zawierzaj siebie Panu. Nie udawaj dobrego ojca czy matki, ale faktycznie kochaj swoją rodzinę. Nie udawaj człowieka zatroskanego o dobro wspólne, ale naprawdę troszcz się o to dobro. Angażuj się w budowanie dobra w świecie. Maryjo, o szczerym sercu, służebnico Pana, pomagaj nam być ludźmi szczerego serca. Rocznica wybuchu II wojny światowej to okazja, by z Maryją prosić o pokój dla świata. O pokój, który zaczyna się w sercu każdego z nas. Oby moje serce było kochające, było szczere, szczere w miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.